No tak, myślę, że cała drużyna chciała wygrać w dzisiejszym meczu. Staraliśmy się z całych sił, niestety nam nie wyszło. Postaramy się w następnym meczu ustawić wszystko na jedną kartę i wygrać, bo gramy z Jastrzębskim Węglem, tak? U nich będzie ciężko, ale postaramy się wygrać. Zaksa to, jak wiadomo, drużyna z wysokiej półki, z pierwszej czwórki plus ligi. Myślę, że dobrze zagrali, w przyjęciu oczywiście. A później nas Paweł Zagumy rozrzucił i ciężko było coś nam powiedzieć, ale walczyliśmy do końca, nie poddawaliśmy się. Wynik nie jest taki, jakbyśmy chcieli, ale staramy się, będziemy się starać to poprawić. No, mecz nie przebiegł po naszej myśli. Oczywiście Zaksa klasowy zawodnik, klasowy przeciwnik. Było nam bardzo ciężko, popełniając te błędy, które popełnialiśmy, zagrać dobre spotkanie. Kędzierzyn to wykorzystał, wygrał z nami dość gładko 3-0. Generalnie gra do drugiej przerwy technicznej wyglądała bardzo dobrze. Szliśmy punkt za punkt z Kędzierzynem. Później właśnie w końcówce błędy przeważyły tutaj szale na korzyść Kędzierzyna. To jest początek sezonu, mamy bardzo nową ekipę. Większość składu jest złożona z nowych zawodników. Musimy jeszcze pewne elementy dopracować. Myślę, że w dalszej części sezonu będzie o wiele lepiej. Czekają nas o wiele lepsze mecze niż ten dzisiejszy.